No, to... Chwila, pogadam, boli. Dzień dobry. Będziemy grać. Wiedźmina. Dwójkę. I to nawet zabójców. Królów. Dobra. Ej, naprawdę tak cały czas mam wrażenie, nie wiem czy to... Myszka mi nie chodzi jakoś opornie, tylko po prostu... Nie mogę się nadal przyzwyczaić do tej gry. Nie czuję takiej... A mówiła Matula, idź terminować do mularza. Fach zdobędziesz, szacunek wśród ludzi. Poznajesz nowych ludzi, nakładasz o pyskach niektórym z nich. Nie mów, że ci się tu porwa. Miejsce mi się zasadniczo nie podoba, ale jest komu obić mordę. Pocieszenie. Chodzi mi o to, że sterowanie mi się nie podoba troszeczkę. Wiecie co, może sprawdzimy sobie w opcjach, czy tą mysz można jakoś... Bo nie wiem, czy ona mi się ślizga, czy coś. Tak. Nie czuję tego, ja przynajmniej. Opcje sterowania. Oj, opcje sterowania... Chyba tak. Czułość myszy. Weźmy może bardziej troszeczkę. O, ale czuć różnicę. Ale czuć różnicę. Ej, siwy! Czemu osiwiałeś? Widujecie czasem Kayrana? Potwora z rzeki. Ja widuję, ale z gadatliwych nie jestem. Bo ogólnie mamy porozmawiać z chłopcami, którzy wiedzą coś ze strachliwie. Tak. Gadaj. Potwór jak stodoła. Macki ma wielgachne, ściąga nimi ludzi i bydło z pokładu. Śluzem ocieka jak ślimak, ale szybka jest jak głodny wąpierz. Wąpierz to coś związanego z... To jest jakaś odmiana wampira, bo przynajmniej... Ahoj! Wolę mieć prosty mikrofon, żeby jakoś ten głos się rozchodził normalnie. Dobra. Jak ci się widzi ta oferta od tutaj... Ktoś coś mówił, koleżko? Słyszałem? Rozmawiam z kupcami na nadbrzeżu. Bo ogólnie na razie troszeczkę może zajmiemy się tym zadaniem, chociaż... po prostu porozmawiamy. Ty już nic nie gadaj! Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Dobra, może dajmy sobie spokój, bo wiecie co? Chciałbym na początku trochę zadań pobocznych zrobić, my tak naprawdę dopiero przybyliśmy do tego miejsca. Postacie, potwory. Aha, fajnie. Glow... Sariusz? What the fuck? Ha, zadania, potwory, smok. Aha, to jest Bestiariusz. A o smokach mieliśmy tą książkę, więc coś tam wiemy. Prolog. Dobra, weźmy zlecenie na Nekerę może. W natłoku spraw Gerard nie zapomniał o swoim fachu. Na przykład zdobytępienie Nekerów z miejsca przyjął zlecenie. Zanim przystąpił do rzeczy, postanowił poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zajadłych stworzeń. Jął się rozglądać za książkami o nekerach i szukał stworów w lesie, by przejrzeć się ich zachowaniu. No, przydałyby się te książki. To myślę, że mieście gdzieś trzeba przybyć. Namówiła Matula, idź terminować do mularza. Już słyszeliśmy to. Biało. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Nie wiesz. Nie, teksty są naprawdę bardzo dobre. Czego? Widać, że ten świat po prostu żyje. A w jedynce to wiecie, tak wszystko się obracało wokół naszej postaci. To chyba jakiś alchemik jest. Czy kupiec bardziej, nie wiem czy alchemik. Chyba tak, bo zioła ma. Witam w moim skromnym sklepie. Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia, kuchni, medycyny, rytuałów, czego tylko dusza zapragnie. Okej. Wirga. Ale chyba nie potrzebujemy nic z takich rzeczy, tylko bardziej bym się zainteresował już... No nie ma książek. No to tak powiem szczerze, że mnie to średnio interesuje, bo chciałbym właśnie te książki o tych nekerach. Ty lepiej uważaj! Nurtuje mnie pewne pytanie. Fal. Co taki Wiedźmin Maciego Gamratka jada? Wódz sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Kaszę? No czemu kaszę? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kaszę wpierdol. Zdarza się. A tutaj też... Oj, przepraszam. Panie dzieju! No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera chlebniczki. Dzień dobry. Elfy szwędają się wśród porządnych ludzi. Witaj. Chcę rzucić okiem na twoje towary. Witam, witam. Fioravanti jestem, kupiec. Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabicia Kayrana? Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Loreda wypuści handlarzy, gdy będzie mu to na rękę. Najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być psia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Jestem poddanym króla Demawenda i powiadam ci... Demawend nie żyje. Oh. Teraz, jeśli pozwolisz, przejdźmy do interesów. No niestety... Ten Wiedźmin zabił go. Tamten, wiecie, ten duży. Książek żadnych nie ma, widzę. Coś bardziej z alchemii. No. Cipowana skóra, tylko po co mi to jest? Czy ja mogę z tego jakąś zbroję zrobić? Nie wiem. Dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki staruszka. I jak znajdujesz życie na wsi, warto było wychodzić. Może tutaj w dzielnicy nie będzie coś poszukane. A z tamtym nie możemy pogadać, dobra, z tym chociaż. To w czym możemy pomóc, he? Przedmiot fabularny. Wiedźmiński miecz srebrny. Tylko, że mamy już miecz srebrny. To fajnie. To jest fajne. 30, od 30 do 55 to są naprawdę duże obrażenia. Nie wiem, czy ta muzyka nie jest przypadkiem za głośno. Ale chyba nie. Nawet mnie już no tak nie denerwuje. Ale tamten miecz, widzieliście, był dobry, a nie potrzeba nam dużo. O, to jest żelazne. Może na razie nie. Może na razie się wstrzymajmy. Nie mamy też za dużo pieniędzy, żeby kupić te rudy. Żelazo, to chyba rud żelaza nam brakowało. Hej! Cześć. Witaj. Witaj. Widzę, że nawet Flotsam ma swoje getto. W końcu jesteśmy w Temerii, co nie? Nie ludzie są winni wszystkiemu. Od pomoru bydła po zwyżkę podatków. Niech se żyją, byle z dala i nie za długo. Ogólnie co chcę w tym odcinku robić? Myślę, że tak bardziej przejście po tym... żołnierzy i wiewiórki? Po tym mieście. Halo? Co jest? Nowe buty? Co się stało? Powiedział, że nie może jej teraz zostawić, bo ona przechodzi trudny okres. Świnia. Ha? Witam. Dyktantów. Gdy pada deszcz, obrażenia od elektryczności wzrastają. Wow! Nawet takie szczególiki są fajne. Nie wydaje mi się, żeby to było w podstawowej wersji. Co to za miejsce? Mówiłam, że będzie padało. Nawet takie szczegóły jak deszcz, a widzicie, coś zmieniają. Co kurda? No co? W sumie to jest. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden, trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku myto podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam. A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Wiecie co? Skoro ten Cedric zna się na potworach ogólnie, no to też wydaje mi się, że może nam pomóc ogólnie z tymi nekerami. Troszkę się tą wiedzą mógłby podzielić. Kayran. Dobra, twarde lądowanie, kłopoty z trolem. Gdzie można znaleźć tego Cedrica? Które to jest zadanie w ogóle od Cedrica? Zabójcy królów? Nie. Dobra, muszę jakoś sam poszukam tego Cedrica. Trzeba było zadać. Widzicie, nawet takie szczegóły, że ludzie podczas deszczu nie stoją jak debile i nie mokną, tylko po prostu się chowają. Nawet takie szczegóły, ale są po prostu w tej grze. Wiecie, ja się zachwycam to, bo ta gra jest 2011 roku, ale jest po prostu dobrze zrobiona. Nie jest to co prawda aż tak rozbudowany świat, znaczy wiecie, to nie jest takie wow jak trójka, ale jest po prostu dobra. I również zabawna, bo tutaj naprawdę jest tyle tych zabawnych tekstów czy coś takiego. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy Sheilę, zbladłaś. Wydawało ci się? Nie wydawało mi. Za dobrze cię znam. Sheila to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. To się dobrze składa. Tylko wiecie, z tym Kayranem nie będziemy raczej walczyć w aktualnym stanie, bo musiałbym bardziej rozwinąć swoją postać. Kiedy ja będę mógł dysponować, znaczy rozkładać punkty w inne również umiejętności? Schemat zablokowany, nie wiem. Mój kapelusz! Chyba tutaj. Aha. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Ceherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Gerard z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Ale myślę, że najpierw pogadamy właśnie, może nie o Kayranie, tylko o tych potworach. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Kayran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz... Mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki nekera, dla ciebie będzie to pestka. Hej. Może pohandlujmy. Książek nie ma. Mamy jakieś recepty na te petardy i różne jakieś pułapki, ale to mnie nie interesuje. Kim Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Ej. Chcę zabić Kayrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Scoia'tael się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most N-Seed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. O, ja jeszcze... Wow. To trzedzieka jakaś. Chyba tamta... Sheila. Dobra. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Ceheriem wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Ceheriemowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano. Może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Ceheriem tego nie cofniemy. Dobra. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla wiedźmina? W tym lesie dla wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio 2 śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać 2 Dwan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Okej. Spróbować nie zaszkodzi. Nie teleportuj się jeszcze. Może o co walczą Scoia'tael? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorbeta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały N-Seed. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Dobra, tyle. Powodzenia. Psia krew ślady rozmyje. Widać, że zna się na magii. Chociaż... Psia krew ślady rozmyje. Kto to zrobił? Właśnie nie dałem. Dobra, ale na razie się mówi. Nie będziemy zajmować tym Kayranem. Chciałbym rozrosnąć siłę, bo jestem bardzo słaby. Nie będę to ukrywał. Tego ukrywał, przepraszam. Zlecenie, tak, zlecenie na nekery. Dobra, na razie się nie dowiedzieliśmy nic o nekerach. Gerard powiedział, że celuje wyżej niż nekery, tylko że ja tak naprawdę prawie padłem na nekerach. Jedno wielkie bagnisko. Prawda, no dużo ich było, ale... Myślałem, znaczy, padłem chyba na nich nawet. Dobra, może trochę poszwędam się po lesie, nie wiem, może to... nie będzie aż takie głupie. Muszę wziąć sobie w nawyk, które klawisze odpowiadają za... jakie... Czy mogę? Nie, nie mogę chyba opróżniać tych złogów. Nie wiem. Ogólnie zauważyłem, że troszeczkę trzeba odczekać. Jak właśnie w Wiedźminie jedynce było to, nie wiem, 2 sekundy po zabiciu, to tutaj jest... jest już gorzej, moim zdaniem. Wiecie co? Chyba wiem już jak... Aha, zwiększenie poziomu wiedzy. Tak to działa. Wydaje mi się, że... Pamiętacie jak w Wiedźminie jedynce był styl silny, styl szybki oraz grupowy, który był tak zwanym hybrydowym. Tutaj prawy przycisk odpowiada stylowi silnemu, lewy szybkiemu i... No i tak to jest. A grupowego nie ma. Tyle, co miałem do powiedzenia. Ja nie myślałem, że właśnie nekerów nie będę mógł zabić, zaatakować... Mam dageny. Zaatakować... prawym przyciskiem, czyli z tyle tak silnym, jak właśnie to było w jedynce, ale... ale da się. Nekerów nie było w jedynce, z tego co pamiętam. W trójce są. Czego w trójce nie ma. Ale spoko, zwiększamy swoją wiedzę, kiedy... Zdychaj. Irden. Ale ich jest. Co? Widzieliście to? Walczę, bo na początku jak biegłem do tego lasu i padłem, to myślałem, że będę na wszystkim tak padał, ale tutaj... Ale bardzo mi się podoba system walki w tej grze, jest naprawdę bardzo fajny. Wymaga troszeczkę mózgu, wymaga troszeczkę... Sterowanie mi się nie bardzo podoba, ale... Co właśnie bałem się, że w jedynce tak będzie, to jednak tutaj... W tej części sterowanie jest dobre, moim zdaniem. Oj, sterowanie jest właśnie takie trochę oporne. Znaczy wiecie, że postać, że na przykład nie mogę sobie kliknąć 5, 4 i nie używać tego znaku. Od razu mi to używa i to jest według mnie chore. Grzyb jakiś. Teraz sprawdźmy, czy możemy... Nie. Ale zlecenie zrobiłem. Ale podoba mi się tak. Podoba mi się ta gra. Tak, przeczytałem się zapis. Na pewno nie chcę na razie rezygnować z tej walki. Widocznie... Nie, po prostu Irden tu nie był za... Chociaż... Bo one szarżują i one lecą w linii prostej. I to by było dobre, tylko po prostu... Quen weźmy na razie. Nie wiem, czy zapisałem grę ogólnie. Którego zrobiłem. No i zapisałem grę, cholera. A to obserwuję jeden atak. Myślałem, że to jest jakieś zwiększenie odporności czy coś takiego. Nie, to spoko. Quen mi się podoba. To już mówię. Nie, tam nie wejdę. One jeszcze zatruwają. O! Widzieliście to? Co się dzieje? Bugi w tej grze. Ale widzieliście? Co tutaj się stało? Dobra, używamy Quen, bo naprawdę Quen mi się podoba. Quen mi się podoba. Fajna tarcza. Obserwuję jeden atak. Nie wiem, później może będzie na przykład czy dwa, czy nie wiem dokładnie jak to będzie działało. Bo wiecie, to chyba wraz z levelowaniem tych umiejętności będą one potem zwiększały oczywiście swoje efekty oraz będą jakieś nowe efekty. Żaden nie jest problem. Zabij nowe. Ale jesteś brzydki. Okej, udało się. Wiecie, tylko żeby nie wpaść w jakieś głupie miejsce i żeby nie paść, bo to trucizna dosyć dużo bije, nie? Jak ja już się ucieszyłem, że udało mi się zabić przeciwnika, to niestety trucizna mi dopadła. Weźmy może Jod i Endriagi. Endriagi bardzo przypominają o tyle, są jednak brzydkie. Co? Naprawdę? Dla mnie to nie przypominają o tyle. Być może przypatrzymy się. Widzę, że jest jeden minus. Kiedy mamy aktywne Quen, nie regenerują nam się punkty. Poza walką. Masakra. O, widzicie? Miejsce mocy. Musimy Z wtedy kliknąć. Chciałem jeszcze trochę tych Endriagów znaleźć, czy jak one się tam nazywały. Solidna gra oczywiście. Nie wiem, gdzie mogę królową znaleźć tych mdziegów. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandt Huber. Jestem medykiem z Aedirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Możemy. Moim zdaniem tutaj nie będzie zadowolony, bo ja nie chcę obserwować pojedynczych ataków, bo ja będę dostawał dużo ataków, ale osłaby Sheilę. A właśnie pseudomotylami, czy jak oni tam byli nazywane, to wtedy warto było po prostu obserwować te ataki, bo trzy ataki mogły nas po prostu zabić, a tutaj... Odszukaj mojego kompana, błagam cię! Rzeczy możemy zdobyć z tych nekerów. Mutageny, serca. Tak jest. Ojej, tyle tych łapek. To nie Cedric jest tym nasadem. Chyba z lewego jest lepiej bić. Czyli z szybkich. Chyba, że ewentualnie art plus prawo. Albo jak są przygorzeni właśnie. Bo wiecie, tutaj mógłbym użyć Quen, ale czy jeśli zaabsorbuję jeden atak, no to mi nie da za dużo. Skanery. One mają swoją siłę nie w jakości swoich ataków, tylko w swojej ilości. Dlatego, że ich jest sporo. Są takie... Myślę, że dobrze ze srebrnym miecz tu używam. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Masakra. Nie, powiem szczerze, nie robiłem dużo zadań pobocznych. Mówiłem, praktycznie w ogóle nie robiłem zadań pobocznych. O tym nie pamiętam. Fajnie, że możemy trzymać miecz i przeskakiwać przez... Myślałem, że to jakieś znamie. To jest przestań. Akt szpitala. Zdychaj. Człowiek. To było szaleństwo. Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni, a ja? Trochę jak Outlast. Nie będę igrał z ogniem. ciebie. Mimowolne skurcze mięśni twarzy. To choroba świętego Wita. Ślini się, jest niebezpieczny, zamknąć go! 4, 12 stolec pyłu, gorączka, drgawki, rozszerzone źrenice. Mówię o objawach. Myślałem, że zaskoczą po tym barkę, szczerze. Będzie łatwo. Wtedy jednego który od razu ma odcenienia. Czy od finishera tego momentu. Ale jesteś brzydki. Chyba umrę. No duchy bardzo posłałby mi Irden, szczerze. Chyba Irden jest dobry. Czytam grę. Dlaczego to się nie może pojawiać od razu? Tylko jeszcze tutaj nie możemy kliknąć nawet tego. Nie. Poczekać. Cierpliwości to gra uczy na pewno. Nie, żeby wybrać. Stolec pyłu, gorączka, drgawki, rozszerzone źrenice. Quen też mógłbym potestować. Zapiszmy grę tu. To choroba świętego Wita. Wejdź. Widzicie, jak one biją? Masakra. Wiecie, też mamy eliksiry, ale trzeba medytować. Czy to jest dobry pomysł, żeby teraz tego użyć? C. Nie, to nie C. I. Nie wiem. V. M. Może I. Eliksiry. Czajka. Żywotność -30. Zwiększa regenerację żywotności. Czas trwania 10. 10 czego? Minut? Okej. Tylko jak medytować. Rupiecie, fabularne, wszystkie, alchemia. Za cholerę nie wiem. Nie wiem. Dobra, może spróbujmy jeszcze. Normalnie. O, teraz to się zrespiły. Chyba mi to pasuje, szczerze. To jest dopiero ciężka gra. Miałem szczęście, że wtedy udało mi się od razu jednego zabić za pomocą finishera. Nie mogę pozwolić pozwolić sobie, żeby mnie przygotował gdzieś jeszcze raz. Zetrzeć do kości, do kamienia, do góry, nieważne, zetrzeć! Jest. Masakr. Jeszcze 50 kg tylko możemy mówić, 55. Do kamienia, do góry, nieważne, zetrzeć! Co boli? Błagam, pomóż, daj leki. Zasługują na cierpienie! Czyli to oni? Tak bardzo boli. Błagam, pomóż, daj leki. Nie zbliżaj się! To duchy. Leć stąd! Zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina! To nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Precz stąd! Jakieś lekarstwo dla niego? Zetrzeć do kości, do kamienia, to moja, nieważne, zetrzeć! Ojej, jak w Outlasie. Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na obłąkanych. Co on spalił ten... On też mówił, że to nie on. Zetrzeć do kości, do kamienia! Ktoś może spalił ten... Wiecie co? Niemoralna propozycja... Nie. O, fajnie, że teraz nam nie pokazują tego i nie prowadzą nas aż tak za bardzo za rękę. Nic nie mogę tu znaleźć. Oren. Nic tu nie widzę. Brać stąd! Się wrócimy. Jej. Zostawcie mnie! Nie! Aha. Ja bym sobie dajemy radę. Fajnie. Chodź, biorę. No, podejdź. Przez ten ogień wejść na pewno. Chyba mi się naprawdę podoba. Weźmy też... Było esencja śmierci, ale chyba nie wypadło. Nie wypadło. Kolejne? Na razie już szósty duch. Czy ukrył? Pacjenta. Dziki gon. Mam lekarstwo, dobra. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Aedirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Leć stąd! Okej, odszukaj upiora Nilfgaardczyka. W sumie to już wcześniej mogliśmy mieć tylko to na ogień. Znaczy wcześniej mogliśmy wnioskować, że to jest Nilfgaardczyk po właśnie po zbroi. Są tak zwani czarni właśnie. Dobrze. Wolę z mieczem wyciągniętym chodzić. I z Quen. Nie wyjdziemy, nie? Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. Propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Prowadź. Dobrze, odprowadził. Tylko myślałem teraz, że będziemy mieli alternatywę, że albo... Aha, też pytałem. Dobra, tylko gdzie jest ten... I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. No, super. Gridley, żyjesz? Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś Wiedźminem, pozbądź się go. To nie takie proste. Chyba tak zrobiłem. Chodźcie, pokażę wam coś. Chyba tak zrobimy. Kogo ja widzę? Pamiętacie mnie? Łapiduchu! Pamiętasz, jak rozrywano mnie kawałek po kawałku? Pamiętacie, coście zrobili z ludźmi z tego domu? Oszukałeś nas! Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawiam cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. Czas rozpocząć ucztę, chłopcy. Solidny wiedźmiński miecz srebrny, okej. Okay. Może to nasza zapłata. I 59 renów. No nie wiem, tak postąpiłem. Przy okazji jeszcze coś tutaj sobie porobimy. Nie mogę tego otworzyć. Aha, bo otwierałem pewnie. Czy ja mogę stąd wyjść wreszcie? Chciałem już stąd wyjść. Chciałem już stąd wyjść. Cholera. Jeśli idę w górę, to chyba dobrze. A jeśli idę już w dół... Aha, wiem gdzie jesteśmy. Ciągnijmy miecz, może szybciej będę się poruszać, ale... nie szczególnie. Dobra, wiecie co? Wyjdę tutaj pomiędzy odcinkami. A tymczasem... mogę jeszcze w coś dodawać? Nie. Wigor w walce... poza walką. Po co mi wigor poza walką? To nie jest mi potrzebne. Zupełnie to nie jest mi potrzebne. Weźmy już to odbijanie strzał. Chociaż co to jest? O, odblokowaliśmy już. Dobra, tymczasem dzięki za oglądanie. Ja wrócę do miasta i widzimy się już niedługo. Więc dzięki za oglądanie. Cześć.